Cześć wszystkim. Przyszedł czas na kolejny odcinek z gry Colin McRae Rally 2. I przed nami już przedostatnia eliminacja naszych rajdowych mistrzostw świata. Czyli przed nami rajd Kenii. Inaczej zwany także rajdem Safari przez niektórych. Spisuję sobie oczywiście nazwy odcinków, żeby później porównać, ile z tych odcinków się powtarza. No jak do tej pory to jest przeważnie tak, że albo się powtarzają dwa odcinki, albo chyba w rajdzie Szwecji było tak, że się żaden odcinek nie powtórzył. I odcinek numer 2. Także na pierwszym odcinku trochę asfaltu i szutru, drugi odcinek już typowo szutrowy. Jeśli chodzi o pogodę, to oczywiście tak jak podobnie jak w Australii, tak w Kenii nie powinno być problemów z pogodą. Raczej powinno być słonecznie. No i przechodzimy do ustawień auta. I mogę powiedzieć tyle. No w Australii koniec końców udało się jakoś wyciągnąć na piątą pozycję. No ale te ustawienia auta nadal były źle dobrane. A można powiedzieć nawet, że były dobrane tak, że tylko sobie utrudniłem wręcz jazdę autem w rajdzie Australii. Tak przynajmniej moi widzowie twierdzą, którzy bacznie obserwują moje poczynania w tej grze. No i cały czas mi coś tam podpowiadają, dlatego że mam nadzieję, że teraz przynajmniej na ten rajd Kenii to już sobie tak auto ustawię, że będzie wszystko w porządku. I na pewno skrzynia biegów idzie na długie i zawieszenie idzie oczywiście na miękkie. Może nie całkiem, ale jedno przed końcem sobie zostawimy. Natomiast co do reszty ustawień, to rozdział mocy. Jeśli chodzi o rozdział mocy, to taką podpowiedź, jaką tutaj mam, no to jest, żeby dać jeden klik w tył. Jeden klik w tył. Także myślę, że tyle będzie dobrze. Balans hamulców. Tutaj można powiedzieć, że jeden albo nawet dwa kliki w prawo sobie damy. Siła hamowania, no tutaj są różne podejścia, bo niektórzy mówią, że mocno osłabić. Niektórzy mówią, że siła hamowania lekko powyżej normy. Ja sobie może jednak tym razem skorzystam z tej drugiej opcji, czyli dam jeden też klik w prawo i zobaczymy, jak to się będzie spisywało, bo tak jak wspominałem, no przynajmniej w moim stylu jazdy to słaba siła hamowania się w ogóle nie sprawdza. Także myślę, że no najpierw chciałem ustawić jeden klik w lewo. Ale później jeszcze ktoś w komentarzu podpowiedział, że też może być jeden klik w prawo, także zobaczymy, jak się teraz będzie jeździć. No i układ kierowniczy. Tutaj taka jest podpowiedź, żeby dać też jeden klik w lewo. No i dobrze, niech tak zostanie. Ogólnie też jakiś widz podsunął taką propozycję, a nawet nie propozycje, tylko taki można powiedzieć no jakby to nazwać, po prostu, że im luźniejszy rajd, tym powinno być tak naprawdę mniej zmian, czyli jak gdyby mniej odstęp od tych neutralnych ustawień. Natomiast moje ustawienia na rajd Kenii prezentują się tak, czyli skrzynia biegów oczywiście długie, zawieszenie miękkie, rozdział mocy lekko na tył, balans hamulców lekko na przód, siła hamowania też lekko na przód,
i układ kierowniczy lekko w tył. No i mam nadzieję, że te ustawienia nam pomogą wygrać rajd Kenii. No bo po ostatnim piątym miejscu, no to się sytuacja naprawdę mocno skomplikowała, można tak powiedzieć. No i tutaj jednak zwycięstwo to by było coś. No i zobaczymy, czy te ustawienia nam pomogą. Czy znowu nam będą przeszkadzać i utrudniać. Na razie mamy pierwsze miejsce, ale to tylko pierwszy międzyczas. No ale muszę powiedzieć, że tak nawet przynajmniej na tym asfalcie to się dosyć fajnie prowadziło to auto. No teraz oczywiście przez to wypadnięcie tamto straciliśmy już 2 sekundy. Ale zobaczymy, jak to będzie się dalej wszystko rozwijać. Zresztą pierwsze odcinki to są takie zawsze wejściowe, żeby się zapoznać z rajdem i z nowymi ustawieniami samochodu, także myślę, że z biegiem czasu będą coraz lepsze wyniki. A na przykład w ostatnim rajdzie Australii, na przykład w tych dodatkowych 2 odcinkach, które się pojawiają na ekspercie, no to przynajmniej na tym 9 odcinku, no to nam poszło znakomicie, bo tam zajęliśmy pierwsze miejsce z dosyć wyraźną przewagą nad resztą konkurencji. Także nawet te 2 odcinki nowe, które się pojawiają właśnie na ekspercie, to nie oznaczają tego, że one są jakieś najtrudniejsze. Dlatego tutaj niczego nie można być pewnym, niczego nie można przesądzać już na początku, ani nawet w środku tego rajdu. No trzeba po prostu jechać swoje, co prawda na razie mi cały czas przewaga rośnie. To znaczy oczywiście w sensie, że przewaga konkurencji rośnie. Ale może teraz na asfalcie coś podgonimy. No, coś podgoniliśmy, ale nie za wiele. Natomiast kończymy pierwszy odcinek na 5. miejscu. 4 sekundami straty. No, rekord odcinka poprzednio był lepszy. Ale to pierwsze koty za płoty. Na 1. miejscu Radström nadal. 2. Macré, 3. Burns, 4. Gronholm. Także tutaj praktycznie się pierwsza czwórka nie zmienia. No my na 5. miejscu i na 6. miejscu Juha Kankunen. Także Radström ostatnimi czasy to sobie radzi wręcz znakomicie. Jeszcze się okaże, że on wygra całe te nasze mistrzostwa. Oczywiście my będziemy chcieli jak najbardziej przeszkodzić w tym. Ale mówię, jeśli w rajdzie Kenii i w rajdzie Włoch, to myślę, że mamy jeszcze jakieś szanse na zwycięstwa. No tak już na przykład w rajdzie Wielkiej Brytanii, to tam trzeba będzie no spiąć się na takie wyżyny, że ja na razie sobie nie chcę nic wyobrażać na temat tego rajdu. No tutaj całe szczęście odbiłem się od tego pobocza i mnie wyprowadziło z powrotem na drogę. Na razie wszystkie międzyczasy na plus. Tutaj troszeczkę mnie zarzuciło, ale to nic. Jedziemy dalej. O, dachowanie. No to tutaj na pewno stracę. Też się takich błędów trzeba wystrzegać. I trzeba uważać, bo jednak tutaj na tych zakrętach to dosyć często tak, że jest już prawie do dachowania. Trzeba na to na pewno będzie uważać. No tutaj też można było te zakręty pokonać pewnie w lepszy sposób.
Ale dobra, zobaczymy, jak to będzie się na tym międzyczasie klasyfikować. Cały czas jeszcze tracimy. Także do połowy odcinka było dobrze. A później niestety coś się popsuło. I na mecie meldujemy się na pozycji numer 6. No ale też ponad 4,5 sekundy straty. Rekord odcinka znowu słabszy. No i pierwszy na drugim odcinku był Burns, dalej Gronholm, McRae, Rådström, Mäkinen. My na szóstej pozycji i w całym rajdzie mamy dopiero piąte miejsce. Ale strata nie jest jakaś duża. Bo to jest 5 sekund. No tak, bo Rådström wygrał pierwszy odcinek, później na drugim Burns dosyć dobrze pojechał, także to się wszystko mniej więcej wyrównało. No i dobra. Kolejne dwa odcinki. Oczywiście ja sobie spisuję nazwy. Trzeci odcinek krótki. I czwarty odcinek. No czwarty odcinek już na przykład to jest taki sam odcinek jak pierwszy. Także on się powtarza. Najprawdopodobniej cały odcinek, nie tylko miejscowość. No te ustawienia auta na razie zostawiamy. Nie będziemy tam nic zmieniać póki co. Zawieszenie może sobie naprawimy, dyferencjał. Wał napędowy, pół osie. Hamulce, no i niech będzie ta karoseria. W sumie uszkodzenia nie były jakieś duże. Także dosyć sporo ponaprawialiśmy. No i zobaczymy. No ten trzeci odcinek, tak jak wspominałem, on jest krótki, także tutaj raczej ani się za dużo nie straci, ani się za dużo nie odrobi. Chociaż już prędzej można więcej stracić niż odrobić oczywiście. No i tak na przemian lepszy międzyczas z gorszym, ale może nawet, no nie, na pierwsze miejsce nie udało nam się awansować, ale drugie miejsce na odcinku, 43 setne straty. No już tutaj na przykład rekord odcinka przynajmniej mamy lepszy niż poprzedni. No i tak, 43 setne sekundy straty do Gronholma, natomiast powiedzmy podobną przewagę mamy nad McRae i Rådströmem. Carlos Sainz też mniej więcej, no Carlos Sainz powiedzmy sekundę do nas stracił i Juha Kankunen około 2 sekundy, natomiast w klasyfikacji generalnej rajdu nie nastąpiły jakieś wielkie zmiany. Nadal mamy piątą pozycję, no i nadal mamy około te 5 sekund straty, tylko że tym razem już do Gronholma. Także nic nie stoi na przeszkodzie, aby przejść spokojnie do czwartego odcinka. No i jako, że ten pierwszy odcinek nam nie poszedł zbytnio dobrze, to miejmy nadzieję, że ten czwarty chociaż nam pójdzie lepiej. A przypominam, że to jest przynajmniej w tej samej miejscowości. Ale zdaje się też, że to jest po prostu lustrzane jakieś odbicie tego pierwszego odcinka. Troszkę za bardzo chyba się po tych poboczach obijam. Tracę tutaj tylko cenne sekundy.
Już dwie straty. No teraz troszkę lepiej. Użyłem hamulca ręcznego. No akurat ten odcinek jest taki dosyć kręty, także tutaj można by było jeszcze coś kombinować z tymi ustawieniami. No z tym, że trzeba pamiętać, że ustawiamy na dwa odcinki. Także to, co by nam powiedzmy tutaj przyniosło jakieś tam milisekundy czy sekundy zysku, to moglibyśmy w tym poprzednim odcinku stracić. Także tu też trzeba uważać. No i dobrze, jesteśmy już na asfalcie, pomału się zbliżamy do mety. Na razie mamy czwarte miejsce. Strata to jest mniej więcej 2 sekundy. Ajajaj, teraz mnie trochę wywaliło, no ale dobrze, wracamy. Na szczęście sama nas gra cofnęła. Chociaż szkoda, bo tutaj można i było nawet powalczyć o zwycięstwo, a tak to się skończyło na 5 sekundach straty. Piąte miejsce, 5 sekund straty. Co prawda rekord odcinka pobity. Ale pierwsze miejsce miał Macre, drugie miał Rajtrem, trzecie miał Sainz, także to jest dobry prognostyk. Czwarte Kankunen, my na piątym, Burns na szóstym, natomiast Gronholm stracił trochę. Znaczy do nas to on za dużo nie stracił, bo to jest tam pół sekundy. No ale przynajmniej on już nie zyskuje, a on na pewno straci, bo do Macre on stracił dużo. Także klasyfikacja generalna rajdu, no przydałoby się wziąć w końcu do roboty, bo Macre i Rajtrem to już mają po 10 sekund przewagi nad nami. No jak to będzie tak dalej wyglądać, to będzie źle. Dlatego szybko bierzemy się za odcinek 5 i 6. Pogoda bez zmian. No tak, no akurat na te odcinki to nie ma co biegów na pewno zmieniać. Ja ogólnie myślę, że nic nie ma co zmieniać. Co najwyżej to, co jest do naprawy, to naprawiamy. A na szczęście tutaj nie ma za dużo do naprawy. Jeszcze mamy 10 minut w zapasie. Oczywiście te 10 minut nie przechodzi na następny raz. No i mam nadzieję, że w końcu przyjdzie taki odcinek na przełamanie. Przydałby się zdecydowanie, żeby coś odrobić. No te początki to są zawsze takie dosyć dobre, natomiast później zawsze coś tam się dzieje i zaczynam tracić moją przewagę, którą sobie wyrabiam. Co prawda ta przewaga nie jest duża, no bo to jest 1,5 sekundy na razie, ale po dwóch międzyczasach tylko. Ale tu jest namieszane, ale no szkoda, bo przewaliłem, bo byłoby bardzo dobrze. Chociaż źle nie jest, może za dużo nie stracimy. To była tak, akurat takie miejsce, gdzie tam większość pewnie będzie tracić. Natomiast ten błąd drugi to już nie może troszkę więcej kosztować. No ale dobrze, międzyczas gorszy, natomiast dalej mamy lekką przewagę. No i tutaj trzeba uważać na tym asfalcie, bo asfalt potrafi być zdradliwy. Bardzo dobrze poszło moim zdaniem.
Tutaj trzeba uważać też na te skały. Chociaż akurat myślę, że troszkę za mocno wyhamowałem auto. No ale lepiej tutaj spokojnie przejechać niż przywalić znowu. No i byle do mety jeszcze coś zyskać. Tylko żeby mnie gdzieś teraz nigdzie nie obróciło tylko. O właśnie, właśnie, właśnie jeszcze trzeba uważać i... No i dobrze, 3 sekundy przewagi. Także mimo, że tam lekko dotknąłem te skały na końcu, to mi już jednak nie wytraciłem prędkości. Rekord odcinka pobity. Najważniejsze jest to, że zajęliśmy pierwsze miejsce i w końcu coś odrabiamy. Odrobiliśmy 3 sekundy do Macré. No powiedzmy też mniej więcej 3 sekundy do Gronholma. 4 sekundy do Bernsa. 6, prawie 7 do Juhy Kankunena. No i aż 9 sekund, prawie 10 tak naprawdę można powiedzieć, do Radstrema. Także zobaczymy, jak to się teraz w rajdzie prezentuje. No przed nami już tylko Macré z dosyć dużą przewagą, około 7 sekund nad nami. No i przed nami jeszcze tylko Gronholm, ale Gronholm to około sekunda. Także przy naszej dobrej jeździe to będzie dobrze. Natomiast Radstrema wyprzedziliśmy no o 400 sekundy. No jeszcze Berns się na nas może zaczaić. Natomiast ten Kankunen, co prawda on chyba zdobędzie jakieś punkty, bo on ma też 6 sekund przewagi nad Sainzem. Natomiast do nas trochę traci, 10 sekund, także myślę, że raczej jego się nie musimy obawiać. My się musimy w sumie sami siebie tak naprawdę obawiać, żeby tutaj jakichś błędów nie popełniać. No ale ten odcinek to już był taki odcinek, może nie jakiś bardzo rewelacyjny, no ale te 3 sekundy przewagi, jakby tak było do końca, to byśmy wygrali bez problemu. No i dobra, czwarte miejsce na razie. No i dobra, wychodzimy na prowadzenie. I mam nadzieję, że to prowadzenie nam się uda utrzymać jak najdłużej. No dobra, jakoś tutaj, aj byle jak, myślałem, że uda się przejechać, ale niestety mnie na boku postawiło. Także to, co tam sobie powiedzmy zyskaliśmy, to teraz zaraz stracimy. No chyba, że inni też tam jakieś błędy popełnili. Ale wątpię, zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. No właśnie, 4 sekundy straty. No i co, odrabiamy? Miejmy nadzieję, że coś odrobimy. No pomału, pomału, ale tu już się odcinek kończy. Thank you.
No i dobrze. Skończyło się na trzecim miejscu, ale z sekundową tylko stratą. I to jeszcze widzę, że na drugim miejscu jest Radström. No ale strasznie, strasznie słaby odcinek. Bo ostatnio rekord odcinka był 2.30, teraz mamy 2.36. A pierwszy jest Burns, także dobrze, chociaż tyle, że do Macreo odrobiliśmy. Tylko że do Radströma straciliśmy, także chyba spadniemy znowu na którą teraz pozycję? Spadliśmy na trzecią, tak? Czy mieliśmy trzecie? Ja nie wiem, czy teraz Gronholm nie stracił strasznie dużo, bo on jest dopiero na 10 miejscu, 2.47. No tak, on stracił 10, także na jakoś to jest tak, że Gronholm wypada. Radström jeszcze awansował, tylko że Radström i my, no to tak praktycznie na równi, 13.06. Macrema 13.01. Także dalej za nim gonimy. Odcinek siódmy. No taki powiedzmy średnio krótki. I odcinek ósmy w miejscowości Buna. Ta o miejscowość Buna też już się powtarza. Pogoda bez zmian, ustawienia bez zmian. Co najwyżej możemy sobie naprawić na pewno zawieszenie, na pewno dyferencja, na pewno hamulce. Na pewno półosie. Wał napędowy, wydech i idealnie na karoserię jeszcze starczyło, także nowiutkim, piękniutkim autem jedziemy siódmy odcinek. 3, 2, 1, 2, 6, 7. No i cały czas z nadziejami na wygraną w tym rajdzie. Tutaj te skały, takich nie było widać za bardzo. No ale dobrze, jakoś wybrnąłem z tego. 55 lewo. No strata na razie nie jest duża, także nie ma się co przejmować. A już wyszliśmy na przykład na prowadzenie. Także akurat na tym odcinku dużo nie trzeba, żeby wyjść na prowadzenie. Ale na przykład takich błędów to byśmy się mogli wystrzegać. Chociaż i tak na plus międzyczas. Także tutaj raczej wszyscy mieli problemy. No i to już króciutki odcinek, także meta przed nami. No i udało się wygrać kolejny odcinek. Z pobitym rekordem oczywiście odcinka. Troszkę znowu odrobiliśmy do Colina Macrae. Na trzecie miejsce wdrapał się Freddy Lua, co ciekawe. Czwarty Kankunen, piąty Pasi Hagström. Dopiero szósty Radström, tylko że straty nie były jakieś duże. Chociaż Radström kolejne 3 sekundy do nas stracił, nawet troszkę ponad 3 sekundy. Także w generalce już awansowaliśmy na drugą pozycję. No i Macrema prawie 35, my mamy co prawda 40, także te 5 sekund dalej się utrzymuje. No ale jest baza pod to, żeby odrabiać. Także ósmy odcinek teraz. Pierwszy międzyczas na prowadzeniu. No
No, różnice minimalne. Jedyny plus jest taki, że Makra jest co najmniej dopiero na czwartym miejscu, jeśli już, a może i nawet dalej. A my cały czas powolutku, co prawda, ale jednak powiększamy naszą przewagę. Bo nasza przewaga już wynosi sekundę. No teraz trochę nadrobiliśmy, prawie 3 sekundy przewagi. Co prawda powiem wam, że serce mi wali jak nie wiem. No jednak chciałbym wygrać ten rajd, żeby zachować jeszcze jakieś szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego. No i zobaczymy. Ten międzyczas co prawda jest gorszy trochę, ale 2,60 nadal przewagi nad Gronholmem. Niewiele więcej nad Radstremem. Teraz już się znowu troszkę poprawiła nasza przewaga. No i tu myślę, że już do mety nic się nie wydarzy. No jeszcze. I meta. 4 sekundy i 31 setnych przewagi nad drugim Gronholmem. Bardzo dobry odcinek. 2,39, poprzedni rekord odcinka 2,43. I do Makre odzyskaliśmy, to będzie niezła przewaga, 7, prawie 8 sekund. Także do Makre 8 sekund, a to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że wychodzimy na prowadzenie w rajdzie. No i tak można powiedzieć, że mamy około 2,5 sekundy przewagi teraz już nad Colinem Makre. Natomiast nad Radstremem zdecydowanie więcej, to jest niecałe 9 sekund. A praktycznie Berns, Gronholm i Juha Kankunen to już naprawdę są daleko za nami. Także teraz te dwa nowe odcinki. Odcinek 9, czyli nowy odcinek, długi. I odcinek 10 też długi. Z tym, że na odcinku 9 jest aż 60% błota i 40% szutru. A na odcinku w sumie nawet nocnym, 10, 80% błota. Także na błocie trzeba będzie uważać. No i teraz w sumie tutaj patrzcie, bo tu są opony na błoto. Także wracamy jeszcze raz do informacji. Ma być pochmurno, ale na pewno nie deszczowo, także może sobie zmienić te opony. No jednak będzie zdecydowana przewaga błota, także może jednak tak zrobię. Ok, mamy błoto i suche. Cały czas mi ten przycisk w lewo szwankuje, także muszę kilkanaście razy kliknąć, żeby on dopiero zaskoczył. I naprawa. W naprawie dużo nie będziemy mieć, ale po kolei lecimy. Karoserię sobie co najwyżej odpuścimy. Tak, bo nam na karoserię nie starczy, ale karoseria nie jest mocno uszkodzona, także ją sobie możemy zdecydowanie pominąć. No i rajd. Odcinek 9 i 10, także dwa nowe odcinki. Trzeba się będzie mocno skupić. Ale najważniejsze jest to, że my już prowadzimy. Także jeśli my pojedziemy na swoim poziomie, no to konkurencja się musi martwić o to, żeby do nas odrabiać.
Tylko że na razie odrabiają. Co prawda Makre nadal za nami. Także to jest jedyny plus, jedyna dobra informacja. Na razie pomimo nawet dobrej jazdy, wszystkie międzyczasy na minusie, piąte miejsce dopiero. Co prawda to jest tylko 2 sekundy straty i to jeszcze wygląda na to, że Makre jest dalej za nami. No widocznie po prostu komuś leży ten odcinek. Tylko przydałoby się coś tutaj jeszcze podgonić. No, ten międzyczas może być na plusie. Tak, on jest na plusie. Praktycznie przewaga zmalała do 43 setnych. I już tylko nie Makre, Gronholm przed nami. Markus Gronholm. Ten międzyczas też na plusie, także to już jest tylko 3 setne. I na mecie. Na mecie jeszcze z lekką przewagą. Także koniec końców bardzo dobry odcinek. Oczywiście tu rekordu nie było. I najważniejsza informacja do Makre. No Makre też ostatecznie się tam jednak zmobilizował pod koniec i skończył na 4. miejscu. Natomiast on i tak 3,5 sekundy około do nas stracił. Także w generalce jeszcze powiększamy przewagę do 6 sekund. Rajström około 11 już traci, a Gronholm około 21. Także jeszcze tylko ten 10. odcinek przejechać, a tutaj trzeba uważać, bo to nie dość, że taki błotnisty, to jeszcze nocny, można nawet powiedzieć. Poboczy jakiś nie ma, także też trzeba uważać, żeby gdzieś zaraz jakieś drzewo nie przywalić. O, nawet się udało na pierwszym miejscu ten pierwszy międzyczas przejechać. Czekajcie, bo ja tu nawet drogi nie widzę, gdzie mam jechać tak naprawdę. O właśnie, tutaj trzeba uważać na takie wypadki i wpadki. No taka nieprzyjemna strata się robi. Prawie 3 sekundy. Ale mówię, tak ciemno jest, że trzeba uważać. O nie, 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 wracamy, wracamy, wracamy. Bo się robi źle. 7 sekund straty, 10. miejsce. No taki idiotyczny błąd, że zaraz nie wiem, nie tu. O panie, 12 sekund straty, no to już jest praktycznie po rajdzie. Jechałem praktycznie tak samo jak poprzednio. No oczywiście raz mnie tam zarzuciło. Ale to nie przesadzajmy. A wszystkie międzyczasy na minus. I to jeszcze nie wiem, non stop się przewaga konkurencji powiększa. Ale żeby aż tyle stracić,
No to to już nie wiem. No właśnie, dobrze nie jest. Zobaczmy tylko, no 2,42, no nie ma do czego porównać, ale przypuszczam, że to jest beznadziejny wynik. 2,32 miał Makremy, 2,42, także to jest 10 sekund, także do niego to na pewno stracimy. Także mamy drugie miejsce, tylko mamy drugie miejsce i mamy 3,5 sekundy straty, a na tym torze wyścigowym 3,5 sekundy to będzie bardzo ciężko odrobić. A jeszcze musimy na Radsztrema uważać, bo on ma tam niewielką, naprawdę niewielką stratę, w setnych sekundach liczony. Także znowu ten ostatni odcinek mi zawala cały praktycznie rajd. Co prawda tutaj no jeszcze nie, jeszcze jest sytuacja do wyjścia. No ale będą złe chwile, mi się wydaje, znowu. Tutaj trzeba opony już zmienić na szutrowe, bo to jest 100% szutru akurat na tym odcinku. Dobra, dyferencjał jeszcze naprawimy i... No i przed ostatnim odcinkiem to jednak karoserię. No i co tutaj można? No tutaj można co najwyżej powalczyć, ale czy odrobimy? To wątpię, tu bym się bardziej skupił też na tym, żeby jechać bez jakichś większych wpadek, żeby jeszcze czasem nas Radsztrem nie wyminął. No dobrze, że chociaż na ten most się udało wjechać bez problemów. I teraz te opony tutaj też jest. Wow. No, gdybym teraz się tutaj nie nawrócił, no to może by coś z tego jeszcze było. A tak to, że raczej nic z tego nie będzie. No także z Makre będziemy praktycznie na równo. Nawet 12 setnych straty, także kończymy jednak na drugim miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje, no mam nadzieję, że nie na trzecim. No gdybym tam może na tym pierwszym okrążeniu tam nie miał tej nawrotki, już pod sam koniec, między tymi oponami, no to kto wie, czy to jeszcze by nie była jakaś taka przewaga, że można by było liczyć na zwycięstwo. No tak, a Radsztrem akurat jeszcze był drugi, także on do nas zyskał 1,5 sekundy, także no jeszcze skończyliśmy koniec końców na trzecim. 8 setnych za nim. A myślałem, że chociaż jednak drugie miejsce uzyskamy w tym rajdzie. A tu jednak spadamy na trzecie i to tylko przez ten 1/10 odcinek. Dobra, nie ma co nawet gadać więcej i podsumowywać. Tak się prezentują punkty przyznane za rajd Kenii. Brązowe trofeum zdobyliśmy, ale to nie o to chodziło. No i tak wygląda klasyfikacja generalna mistrzostw. Także my już tracimy 16 punktów do Makre. No i trzeba sobie powiedzieć wprost, że to jest praktycznie już nie do odrobienia. Nawet nie ma o czym marzyć.
Także mistrzostwo na ekspercie to trzeba będzie przenieść na kolejny sezon. No i kontynuujemy. Teraz Włochy przed nami. Podczas tego rajdu będziesz torturować hamulce. Długie, kręte asfaltowe drogi zaprowadzą cię wysoko w góry. Uważaj na chmury, które w ich wyższych partiach poważnie ograniczają widoczność. Także jak dotąd jedyny wygrany rajd w tych mistrzostwach to był rajd Francji, który też się odbywał na asfalcie. Ja zastosuję na Włochy te same ustawienia co na Francję, dlatego zobaczymy jak to wszystko będzie. Ale oczywiście zobaczymy w następnym odcinku. A za ten jak zwykle Wam dziękuję. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, zapraszam także do subskrybowania kanału. I do następnego odcinka. Na razie.